Cześć, dziś Wam pokażę, jak zrobić texture pack w HD do dowolnej wersji Minecraft. Najpierw oczywiście musimy wejść do folderu data, potem w Minecraft, potem w wersję i wybieramy wersję, która nas interesuje. Teraz tutaj otwieramy ten plik WinRarem. Kiedy nam się to już otworzy, musimy zrobić nowy folder, najlepiej na pulpicie. I do tego folderu kopiujemy asety. Teraz potrzebujecie z jakiegoś resource packa skopiować te dwie rzeczy. Jedna to jest ikona, a druga to podpis, kopiujecie to do wcześniej założonego folderu. Teraz otwieracie sobie waszą ikonę. W Paint'cie lub w innym programie graficznym i robicie, co wam się podoba. Kiedy już skończycie, to oczywiście zapisujecie i zamykacie. Teraz otwieracie za pomocą notatnika ten plik, to jest cały tekst, który będzie napisany obok ikony. Tutaj piszecie, co wam się podoba, ale musi zaczynać i kończyć się apostrofem. Kiedy już napiszecie, co wam się podoba, to zamykacie plik, zapisując go. Jak już to zrobicie, to wchodzicie w asety i Minecraft. Tutaj mamy wszystkie tekstury i szukacie tej, którą chcecie zmienić. W moim przypadku będzie to tekstura obrazu. Otwieracie plik za pomocą jakiegoś programu do grafiki, na przykład GIMP. Kiedy plik już się otworzy, to najlepiej go powiększyć. Oczywiście grafika się rozmaże, ale to nic. Teraz wymazujemy to, co tu jest i wklejamy, co nam się podoba. I oczywiście wypadałoby, żeby cała ramka była użyta, nie wolno zostawić pustego miejsca. Jak już skończycie, to zamknijcie i zapiszcie. Oczywiście zapiszcie to w miejscu, gdzie jest oryginalny plik i pamiętajcie, aby to był format PNG. Mam nadzieję, że film się spodobał i przydał. Cześć!